Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, trochę odchorowałam przez ten czas. Tak się złożyło, że akurat nagrałam dla Was odcinki na zapas, bo miałam wyjechać do Częstochowy na 4 dni. A okazało się, że nie pojechałam nigdzie, bo w tym czasie leżałam w łóżku na antybiotyku. Cudnie, ale przynajmniej mieliście odcinki na kanale, tak jak pisałam w poście na karcie społeczność. Niestety zachorowałam w urodziny, musiałam przełożyć całą imprezę urodzinową na ten zbliżający się tydzień. No i tak jakoś wyszło dziwnie. Ale moi drodzy, już jestem. Szczęka już nie dokucza, kater trochę mam, więc możecie go delikatnie słyszeć. Moi drodzy, mamy zadanie zupa z pełzacza, więc oddajmy żuwaczki i sól. Kupiłam ją poza odcinkiem, ponieważ ostatnio jej nie mieliśmy. Przyniosłem żuwaczki i sól. Świetnie, dzięki bardzo. Jeszcze 2 korzenie lecznicze, 3 szczypty soli i mięso. Coś mieszamy. Niech mięso się gotuje. Przyjdź za około 6 godzin, powinno być wszystko gotowe. 6 godzin. Znaczy, wierzę Ci, że mięso się trochę gotuje. Także myślę, że prześpimy się od razu do rana, żebyśmy mieli ładny dzień. Widzę, że ona postanowiła gdzieś iść przez moment. Ona już jest przy garze. Jezu, nie chce się kłaść ponownie. Powiem Wam tak, dzisiaj na pewno zmienimy sobie rozdział fabularny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Hej, ty. Ale zobaczymy jeszcze. Czy gulasz jest już gotów? Proszę, oto twój gulasz. Następne jednak będą kosztować 40 roperi za jeden. W końcu muszę jeszcze opłacić inne składniki. Dzięki. A, zapomniałabym. Jeśli będziesz miał więcej żuwaczek, to z chęcią je odkupię. Ludzie walczą o mój gulasz. Super. Ten gulasz nam daje bonus, więc warto go jeść. Bonus do siły i bonus do many. Plus przywraca całkiem sporo życia, także to też myślę jest fajne. Sprawa. W kopalni nie mam już nic do zrobienia. Dalej te 2 questy są zbagowane, jak były zbagowane. Teraz tylko wyjść z tej kopalni. To może być już delikatny problem dla mnie. Już widzę, że się pomyliłam. Ale z tego punktu w miarę dobrze już wiem, dokąd powinniśmy się udać, żeby stąd wyjść. Chyba. Nie tędy, tylko tutaj. Dobra. Już się nauczyłam, pamięć mięśniowa oczywiście. No i co, i wychodzimy. Mam nadzieję trochę poniekąd, że te zadania się nam anulują. Wybaczcie, że jest ciemno, no ale wychodzimy z kopalni. Jest to zadanie oczywiście morderstwo Morsa i chyba przekupstwo bodajże. 2 kłościki. No niestety będą anulowane, jeszcze podejrzymy. Tak jest. Przejrzyjmy sobie na szybko zadania poszukiwane. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten klaw, a nawet jakbym miała, to na razie bym go zostawiła w spokoju. Najsilniejszy z silnych to też dopiero w wolnym obozie. Skręty, no to musimy kogoś poszukać. Podobno w 3 rozdziale ktoś taki się znajdzie dopiero. Te są do anulowania. Pasjonat alkoholi, no to musimy pokupować jakieś przepisy. Pustelnik, Ricasso nie jest, i artefakt. Jeżeli chodzi o artefakt, no to udamy się na Wyspę Korsarzy, tam gdzie już byliśmy parę odcinków temu. Ponieważ tam faktycznie jest właśnie związek z tym artefaktem życia i wydaje mi się, że to jest... Gdzie ja idę? O matko bosko, ja nie chcę tu iść. Chyba mnie pogrzał. Jak ja tu skręcić? Co ja zrobiłam? Dobra, nieważne. Na razie tam na pustkowie w ogóle się nie wybieramy. Moi drodzy, mamy 24 punkty nauki. Wypadałoby to wydać. Problem jest tylko taki, że potrzebuję nauczyciela do łuków. A nie pamiętam, kto oprócz Flinta mnie uczył. A Flint jest już na bagnach na ekspedycji, więc mnie nie nauczy. To trochę utrudnia życie. Ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. Chciałabym tutaj ładnie to wszystko zrobić. Najlepiej by było też móc założyć lepszą broń. Czyli ten lekki sejmitar. 21 punktów. Będzie ciężko go założyć na aktualny moment, z tego co mi się wydaje.
Czy ja właśnie zaczęłam biec do miasta? Nie, na szczęście nie. Trochę jestem jeszcze taka, wiecie, zakręcona. Mam nadzieję, że mi to minie. I teraz skręcamy siup i idziemy do portu. Powinnam częściej używać prędkości, ale nie używam. Bo zapominam o tych butach, żeby je wkładać i zakładać niestety. Także trudno. Ale tak, pójdziemy na Wyspę Korsarzy. Spróbujemy zdobyć ten artefakt. Mam nadzieję, że się uda, bo byłoby naprawdę fajnie zakończyć to zadanie, plus ten artefakt nam doda boosta do życia. Także też myślę, że to będzie fajna rzecz. Ja nawet aktualnie nie mam chyba amuletu żadnego, więc byłoby chyba w porządku. Ale zobaczymy. Niestety jest brzydka bardzo pogoda. No ale cóż. Tylko teraz, żeby się nie pomylić, ta wyspa jest trochę pod skosem, no właśnie. Teraz mi się przypomniało. No bo niestety złapał nas deszczyk. Chociaż widzę, że się chyba przejaśnia. Prawie. Troszkę, może. Mogę zrobić F10? Nie mogę, niestety, jak pływam. Ale to nic. Idziemy po artefakt. Mam nadzieję, że uda się go zdobyć. Gorzej, że podejrzewam, że ten artefakt jest strzeżony przez tego goblina. Ale powiem tak, nie mam ku temu pewności, więc spróbujemy zobaczyć, czy w ogóle jest możliwe zdobycie tego artefaktu. Ciekawe mnie też, czy dostanę... Chyba jestem na dobrym tropie. Gdzie może być coś, co zainteresowałoby poszukiwaczy skarbów? No tak, mamy wpis w dzienniku, więc to już oznacza, że jesteśmy na dobrym tropie. Myślę, że warto by było może wyciągnąć łuk, co? To było tutaj, no nie? No i tu jest ten goblin zasrany. Pieprzony. Nie wiem, on dalej jest agresywny w stosunku do mnie. Stój, człowiek, tobie również nie uda się zniszczyć mojego domu. Goblin mówiący w naszym języku, co tu robisz? Ja być kimś, kto szuka spokoju, ty człowiek, zły intruz. Szukam tylko pewnej grupy poszukiwaczy skarbów, którzy prawdopodobnie są na tej wyspie w poszukiwaniu cennych rzeczy. Jeden z nich miał przy sobie uzdrawiający artefakt. Chciałbym go zdobyć, nie widziałeś go przypadkiem? Ci ludzie. Co się znowu wpakowałem? To długa opowieść. Mam czas, posłucham. Dobra, człowiek, słuchać. Ja nie byś tu zawsze, byłem u innych braci, nie na wyspa. My jak ludzie, być myśliwi, tworzą łuki i dają pułapki w lesie, to nie być dla mnie. Ludzie złapać gabok, jednak nie zabić, wymienić mnie z innymi za przyprawy. Innymi piratami? Korsarzami, napadać na statki, zbierać łup, dzielić go. No tak, tak to u nich działa, co było twoim zadaniem? Gabok był szybki, dobrze walczyć gaboka, nie interesować złoto, tylko ryby i mięso, dlatego kapitan mianować mnie skarbnik. Goblin skarbnikiem na pirackim statku? Szybko nauczyć się tam języka poprzez słuch, strzegam ich skarbów. Potem jednak uciec na wyspę tutaj, nie chcieć być więcej ze złymi ludźmi. Od tego czasu ta jaskinia to mój dom. Twoi złodzieje, być tutaj, ja im zabrać to światełko za naruszenie terenu. Co masz na myśli mówiąc moim? Mnie interesuje tylko ten artefakt. Jest możliwość, że oddasz mi to świecidełko? Tak, jest. Magia od zawsze mnie interesowała, odkąd tylko o niej usłyszałem, jednak korsarze używali tylko miecza i noża. Dać mi magię, a ja dać świecidełko. Jeśli cię to zadowoli, zobaczę, co uda mi się znaleźć. Dobra, ja wcześniej oczywiście... Tutaj był elitarny goblin, który miał 500 HP. A teraz jest gabok, który ma 200? Trochę dziwne. Artefakt. Na wyspie naprzeciwko Asun znalazłem jaskinię zamieszkiwaną przez goblina. Pokonał poszukiwaczy, przez co jest w posiadaniu artefaktu. Jeśli dam mu jakąś runę, to być może odda mi artefakt po dobroci. Może to być trudne. Powinienem spróbować szczęścia w klasztorze. Z pewnością znajdę tam coś magicznego dla gaboka. Kurde, do klasztoru mam aż zapieprzać teraz. To troszkę dużo. Dużo drogi przede mną.
tak powiem, klasztor jest kompletnie po drugiej stronie, więc trochę nam to zajmie. Ja sobie w tym czasie może z wami pogadam. Tak więc, no, tak mi się życie ułożyło, że niestety byłam chora przez ostatni tydzień. Ale już jest dobrze i to mnie bardzo cieszy akurat, bo powiem wam, że naprawdę było źle. W piątek, w sumie zaczęłam być chora, można powiedzieć, od czwartku. Zaraz się wpierdzielę do wody, nie? O kurna, no, oczywiście, że tak. Byłam chora w sumie od czwartku. W czwartek rano mnie zaczęło boleć gardło. Już wtedy był u mnie mój przyjaciel, więc no niestety, ale się potem zawinął w piątek do domu. Ale tak, zaczęło mnie boleć gardło. Poszliśmy sobie wieczorem na Deadpoola, trójkę, drugi raz, bo bardzo mi się ten film podobał i uznałam, że drugi raz muszę iść na niego. Nie ma innej opcji. Także w kinie było tak sobie, pod tym względem, jeżeli chodzi o moją chorobę. Już, no bo gardło mnie bardzo bolało. Oj, okropnie. W sensie nie mogłam w ogóle połykać śliny, ani... Nawet jak nie połykałam śliny, to bolało. I to tak strasznie bardzo. No ale myślę sobie, dobra, no wzięłam już wtedy jakieś tam gripexy, no bo uznałam, że lepiej dmuchać na zimne. A nie chciałam być chora, no bo był ten wyjazd do Częstochowy, prawda? Damian miał mieć szkolenie i cóż, no nie wyszło, wszystko trzeba było odwołać. Obudziłam się w piątek ze stanem podgorączkowym. Kurde, dawno się nie obudziłam ze stanem podgorączkowym, naprawdę. No i straszny bólem głowy, katarem, wszystkim. No i uznałam, że kurde, muszę jechać do lekarza. Ja w ogóle byłam tak nieprzytomna, że poprosiłam Damiana, żeby zadzwonił i mnie umówił, bo ja nie byłam w stanie mówić, bo miałam wszystko pozatykane. No i okazało się, że lekarka dopiero na 15, także cały piątek przespałam. Nie spałam tylko od 6:45, bo na tą godzinę ustawiałam budzik, bo Damian miał iść do pracy oczywiście. Do jakiejś, nie wiem, 9:45, czyli w sumie ze 3 godzinki nie spałam. Później już poszłam w kimacza i spałam w sumie do 13:00, bo się już musiałam powoli zbierać do tego lekarza, mieliśmy jechać taksówką, dlatego trochę czasu to zajęło. Także gdzieś około 13:00, 13:30 wstałam. No i potem tak naprawdę do 17:00 posiedziałam. Nawet, kurde, no tak, w sumie do 17:00. No i potem kima. Potem się obudziłam o 19:00. Zjadłam dosłownie jedną małą rzecz. Poszłam w kimę. I obudziłam się rano dopiero o 7:00. Kurde, powiem wam, że naprawdę masakra. Cały dzień przespać. No i gdzie ten ciuć mok? Nie ma go tu. Ja pierdzielę. Ja chcę się dostać do klasztoru jak najszybciej. Musimy się jak najszybciej przekimać do południa. Także no jak widzicie, naprawdę jest, a raczej było interesujące. Markus, zabieraj mnie do klasztoru. Gdzie możesz mnie zabrać? Klasztor oczywiście. Dobra, była mowa o Alastorze chyba, nie? Czy mi się przywidziało? Nie mam pojęcia, spróbujemy u niego szczęścia. Jest szansa dostać tę magiczną runę, którą byłby w stanie posługiwać się ktoś, kto nie miał styczności z magią? To bardzo zawiła prośba z twojej strony, w końcu każda runa wymaga magicznych kręgów, nie da się złamać tej zasady. Na pewno nie ma żadnego wyjątku. Na miłość boską, Adrian przeprowadzał kiedyś eksperymenty w tym kierunku, dostaliśmy jego wyniki, nie udało się stworzyć niczego więcej niż runy światła. Idealnie, co muszę zrobić, byś mi ją sprzedał? Jego dzieło jest obecnie własnością klasztoru. Mogę powierzyć runę jedynie osobie wierzącej, także musisz być nowicjuszem klasztoru lub wypełnić tutaj 3 zadania, by przekonać nas o wierze. Ponadto ofiara w wysokości 500 ropeli dla naszego pana Danosa powinna przekonać nas jeszcze bardziej. Czy jestem godzien otrzymać runę? Tak, jesteś. Za 500 ropeli ci ją dam. Oddaj mi ją. Niech tak będzie, od teraz jest twoja. Nie biorę jednak odpowiedzialności za to, co się wydarzy. Działa na innej zasadzie niż klasyczne runy. Nie wspominaj o niej też Karadorowi. Na szczęście runa nie jest dla mnie. No i to w sumie tyle. Trzeba wziąć Markusa z powrotem i wypindalać stąd.
Matko Bosko, no zawsze się pogubię w tym klasztorze, no pogubię się. Ty, to jest Marlon, a Markus jest gdzie zaś? Ten chłop mnie wykończy po prostu. Znowu mam spać do południa. No chyba muszę, bo... Właśnie to jest ten minus, powiem wam, tego... Może do następnego rana. To jest ten minus właśnie, że tutaj dużo często trzeba spać. Ktoś ostatnio zwrócił uwagę, że mamy 60 tam któryś dzień, jesteśmy dopiero w pierwszym rozdziale. Tak, tylko że ja często właśnie muszę spać, bo po prostu się postacie bagują. Niestety właśnie. No i gdzie on jest? O mój Boże, kochany. No do południa, nie ma innej opcji. No niestety. To często nie zależy ode mnie właśnie, że musimy spać. Niestety. Ja bym bardzo chciała, żeby to zależało ode mnie. No i kurna, nie ma go! Gdzie jest Markus do cholery? Przecież nie będę na Wyspę Korsarzy stąd biegała... z buta. Trochę szacunku do cholery jasnej. Herbert, gdzie on jest? Powiedz mi. Matko i córko, no naprawdę. Szukaj teraz wiatrów w polu. Jak się okaże, że zbiera rzepę, to pierdzielne. Nie, no nie ma go. Matko Bosko, naprawdę będziemy tak czas marnować. Do wieczora, maybe, się uda. Może popołudnie. Bardzo nie chcę spać do nocy. I tak już marnujemy. Marnujemy czas. No kuźwa, zaprowadził mnie tu. No powinien tu być. Czemu go nie ma, Herbert? Zrób coś. Ja chcę wrócić do miasta. Stoi tu. Nie, to jest Marlon. Zbugowałam coś. Do rana jeszcze raz. Nie ma go. Jest. Kurde, gdzie ty się szlajesz, człowieku? No i widzicie, musieliśmy przespać dosłownie cały dzień. I teraz go też nie ma. Dobra, teraz już odpalamy buty. Na 99,9%. Mamy runę. I lecimy. Bo nie ma czasu. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam to zgrabnie. No niestety, ale myślę, że warto. Też powiem wam, że chciałabym się rozejrzeć bardzo w jednym miejscu. Mianowicie jak byliśmy na tym cmentarzu, gdzie był Ricasso i gdzie jest wejście na bagno, tam właśnie obok, to chciałabym zobaczyć, bo tam są szkielety gobliny, czego one pilnują? Czy coś tam jest ciekawego? Bo w sumie chciałabym też zdobyć poziom. Wydaje mi się, że to nie będzie możliwe dzisiaj. Natomiast no nie ukrywam, że byłoby świetnie, jakby się to udało. No ale jednak fajnie by było. Więc w sumie zobaczymy sobie. Jak to będzie wyglądać, ale jestem ciekawa po prostu, co tam jest, bo jesteśmy w stanie bić szkielety gobliny oczywiście. Patrzcie, dobiegam pod sam port na butach. Zajebiście. Pięknie po prostu. I siup. Ach, naprawdę po prostu się czasami trzeba nabiegać.
Ale mam na szczęście dla naszego przyjaciela runę. Okej, dobra. Niestety pół odcinka minie nam na takich pierdołach. Ale tak, będę chciała zobaczyć, co tam jest. Moi drodzy, właśnie. Tak naprawdę. Plus. Spróbujemy sobie wykorzystać te punkty nauki. Chciałam dać w te łuki. Bo w sumie, jeżeli chodzi o te łuki... Chociaż nie, ja teraz nie muszę dawać w łuki, bo mamy nasz pasek, który nam dodaje 20% do łuków. Ale w sumie... To powinniśmy się postarać o przebicie progu punktowego też. Dobra, zrobię save'a, żeby mi gabał przypadkiem przez głowę, nie przypierdzielił, żebym nie umarła. Bo nigdy nic nie wiadomo, co on sobie pomyśli z tą runą. Mam dla ciebie runę. Dziękować ci, Gabok, od zawsze chcieli coś takiego. Masz to świecidełko, a teraz zostaw Gaboka w spokoju. Dostaliśmy od niego amulet. Jest to amulet życia. Po prostu. W sumie moglibyśmy Gaboka... zabić, nie? Co o tym myślicie? Spróbujemy? Ma fajną kosę. Wydaje mi się, że Gabok jest nieśmiertelny. No. To prawda. Jest po prostu NPC-tem takim właśnie typowo, który nie może zginąć. Dobra, teraz znowu trochę drogi będzie przed nami, niestety. Kurde, no tej bieganiny jest tyle. Bieganiny jest od cholery, niestety. Szkoda, że nie ma jakiejś szybkiej podróży. Takiej naprawdę szybkiej. Z portu do miasta. Chyba, że mam teleportację na farmę Karla, to byśmy wykorzystali, bo by mi się bardzo przydała. Ale kurde, boję się, że już nie mam. Chociaż w sumie, moment, przecież mogą mieć chyba, nie? No nie, ja już nie mam. Ale przecież tutaj chyba w porcie ktoś sprzedaje. Bo gdyby ktoś sprzedawał, to byśmy mogli kupić. Wtedy bylibyśmy bliżej tam właśnie tego przejścia, gdzie jest Rikaso chociażby. Ty nie miałeś przypadkiem? Nie. Ale kurczę, bym sobie dała rękę uciąć, że ktoś miał. O właśnie, miałaś. Zajebiście. Lecimy. No i kurde, powiem wam perfekcyjnie, bo teraz możemy sobie pobiec właśnie tutaj na drugą stronę i zobaczyć, czy tam czegoś pilnują fajnego. Fajnie też, bo byliśmy w większej ilości miejscówek. To wygląda trochę jak takie pustkowie, dlatego też bałam się tutaj trochę chodzić. Są też wargi. Ale wargi jesteśmy w stanie... Aha, bo ja chciałam iść tędy, tak? Boczkiem, boczkiem. Rozbójnik. Chyba nie powinnam się bać. Hej, ty, dawaj złoto, albo dostaniesz po gębie. W
takim razie zobaczymy, kto dostanie po gębie. Dałem ci wybór, teraz po prostu umrzesz. Tak mówisz? Wątpię. Tu jest coś ciekawego, naprawdę jakaś ciekawa miejscowa. Kurde, nie wiem ile mam wytrychów. Mam za to sporo 6 wytrychów mamy. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo. Dobra, no trzeba ryzykować, nie będę gry wczytywała, bez sensu. Tutaj dosyć sporo rzeczy. Z tego co widzę, to nawet tam nie muszę podchodzić za bardzo. Ale bym sobie chętnie w sumie wyciągła takiego dzika na przykład. A, jest ich tutaj więcej. Dobra, czyli w miarę bezpiecznie jest po tej stronie. Co ciekawe, biegnie jeden dzik. No i fajnie. Właśnie niestety tam są te... O, wilki też są. Aha, bo to jest taki kolejny mini cmentarz. No dobra. Ale kurde, bym zaryzykowała podejście tam. Tylko z drugiej strony, czy jest po co? Gorzej, że te szkielety to się chyba rzucą na mnie wszystkie naraz, coś mi się wydaje. Cześć, Serenko. Wiecie co, tam bym na razie jednak nie właziła. Ale zobaczymy, co jest tutaj. Tu też widzę, że mogę chodzić sobie górą, ale na górze nic nie ma. Aha, tu jest ta ścieżka. Dobra, lol. Okej, to na razie wiecie co? Tam, gdzie te szkielety i wargi, to się tam nie będziemy pchać, bo to są ewidentnie przeciwnicy nie dla nas jeszcze. Oj, zdecydowanie nie dla nas. Ale tak, myślę, że podejdziemy na chwilę do Roberta. Przepis na rosół. Dobra, do Roberta może nie, ale do Karla możemy zajrzeć na chwilę. Ojej, gąska sobie ruszała ogonkiem, zajebiście. Cześć Karl, pokaż towary. Przepis na szarlotkę masz, to nie chcę. Myślałam, że ma na jakiś alkohol też. Dobra, no to moi drodzy, no to wydaje mi się, że ruszamy do wolnego obozu, do jakby zmienić rozdział, już tak oficjalnie. Teraz, plus zobaczę, czy tutaj u myśliwych się nie mogę nauczyć przypadkiem strzelania z łuku. Karan, ty nie uczysz przypadkiem? Ty uczysz zręczności. Dobra, jak ja z tym stoję, bo aktualnie mamy pasek sokolego oka. Okej, premie do walki. Czy nic do siły ani do zręczności aktualnie nie noszę. Czyli jak to wygląda? 22 mamy w łukach. Zręczności mamy 34. Myślę, że te dwa poziomy... Ja potrzebuję... Kurde, dużo potrzebuję. W sumie na razie z łukiem jest nie najgorzej, więc dajmy sobie w tą zręczność te punkty. Myślę, że jeszcze raz. Mamy dzięki temu 44 zręczności. No i dobra, i załóżmy sobie z powrotem ten pasek.
Bonus ze skórzanym pancerzem. Jakbym sobie założyła ten pasek. 54 zręczności. Jestem w stanie tą broń założyć. Jeden punkt zręczności. Chodź tu. Naucz mnie czegoś. Zręczność plus jeden. Okej, okay, czyli myślę, że zostaniemy przy takim czymś. Mamy strzelca w łuku. Mamy lepszą kosę. Mamy więcej zręczności. Pięknie. Lekki sejmitar jest w naszym zasięgu. Zajebiście. Dobra, no to wracamy w takim razie wziąć nowe zadanie i zmienić rozdział. Nie pamiętam już, czy ja czytałam te dialogi, czy nie, bo to było parę dobrych odcinków temu. Dlatego myślę, że spróbujemy sobie jeszcze raz, w sensie przeczytam wam normalnie wszystko po kolei. Tutaj, kurde, czasami pokazuje X-ik, jakby ktoś tutaj był zdrajcą. I gra by mi nie chciała tego od razu powiedzieć. Dobra. Worin. Jest jeszcze coś, co musi być zrobione? Mam w głowie wiele spraw, które muszą być załatwione. Ale wyprawa na bagno jest tą, na której powinniśmy się teraz skupić. Wulfgar planuje wyprawę na bagno? Nie, nie Wulfgar. Klasztor się na to zdecydował i poprosił zarówno jego, jak i księcia o wsparcie. A kiedy stało się jasne, że miasto będzie w to zaangażowane, my również postanowiliśmy się w to zaangażować. Tak czy siak, Flint i niektórzy z jego wojowników już wyruszyli, by wesprzeć akcję. Przypuszczam, że chcesz, żebym zrobił to samo i spotkał się z Flintem na bagnie. W rzeczy samej, w końcu już się do tego zgłosiłeś, nie pójdziesz jednak prosto na bagno, nie? Nie, najpierw iść do klasztoru i znać Karadora, tamtejszego opata. I co mam z nim zrobić? Wulfgar i klasztor uzgodnili, że wszystkie sprawy powinny przechodzić przez to ciało. Nie mam pojęcia, co oznacza to stwierdzenie, ale tak mi powiedziano. Ale proszę, nie pytaj mnie dlaczego, to nie był mój pomysł, ani Flinta, ani Ajaxa, ani nikogo innego w obozie. W porządku, ale co mam powiedzieć Karadorowi? To znaczy, zawsze chciałem z nim pogadać, ale... Jestem z wolnego obozu i mam wspierać ekspedycję? Dokładnie tak. Wygląda na to, że już wykazujesz spory entuzjazm. Oczywiście, kto nie byłby zachwycony marszem na bagno? Powiedziałbym, że każdy, kto nie dąży do czegoś wyższego. W każdym razie nie powinno to działać na twoją niekorzyść. Kamień z serca. Tak czy inaczej, w klasztorze z pewnością wyjaśnią wszystko, co musisz wiedzieć, a może i coś więcej? Co z Flintem? Tak jak wspomniałem, jeśli byłeś już w klasztorze, to na twoim miejscu porozmawiamy właśnie z nim. Z pewnością pomoże ci w razie wątpliwości. Co jest na bagnie? Nie mam pojęcia, skąd miałbym wiedzieć? Jedne, co udało mi się zasłyszeć, to, że chcą założyć tam obóz. Pewnie wkrótce sam się o tym przekonasz. W porządku, tylko kim są oni? Cóż, głównie mnisi, rekruci i my. Dlaczego pytasz? Po prostu nie wyobrażam sobie, jak wojownicy będą współpracować z rekrutami. To już będzie problem mnichów, a propos nich. Spróbuj dowiedzieć się o tym jak najwięcej. Każda informacja się przyda. Rozdział drugi. Ekspedycja. Witaj, mordo. Mogę wejść do kopalni? Nie, dobra. Nie, to nie. Okej, no to mamy rozdział drugi. Te zadania się z kopalni niestety nie anulowały. Chyba nigdy się już nie anulują, będą nam wisieć do końca naszych dni w dzienniku. Czyli mamy iść do klasztoru na samym początku. W porządku, żaden problem. Zaraz w takim razie tam się udamy. Cudownie. Zaraz będę musiała się napić, bo już mi zdążyło zaschnąć w gardle. I siup do klasztoru. Dobra, zatrzymamy się na chwilę, ja się napiję. Okej, już się napiłam. No co jak co, ale... A tam jest ten cieniostwór, dobra. Kurde, chętnie bym go ubiła, bardzo, no ale... Taki cieniostwór to już nie jest taki pikuś. Niestety. Mam nadzieję, że dobrze idę, bo już zdążyłam trochę zapomnieć. Dobra, idziemy w porządku. Dalej nie mam telekinezy w ogóle. Tu Emanuel idzie robić handel w mieście, że tak mu się chce do miasta zapindalać, tyle. Znaczy w sumie... Znaczy nie, no my najczęściej korzystamy jednak z tej szybkiej podróży, jak możemy.
Mogłam założyć buty, ale myślę, że skorzystam z nich, jak będziemy wracać, a nie teraz, bo to będzie lepszy pomysł. Widzę, że Kastora tu nie ma. To też ciekawe. Znaczy, w sumie mamy drugi rozdział, więc postaci zmieniły miejsce swoje pobytu. Z tego co widzę, też nie zrespiły się potwory. Myślicie, że to o to chodziło przy respawnie potworów i zjebałam teraz? Wątpię w to. Stać? Jesteś poszukiwany w klasztorze za przestępstwa. Co ty do mnie pierdzielisz? Że ja nic tutaj w tym klasztorze nigdy nie ukradłam. Ja czasami mam wrażenie, że płacę pieniądze z dupy, wiecie? Dobra, do kogo ja mam się udać? Flint, podobno są już w obozie. No w teorii chyba podejdziemy sobie do tego strażnika tutaj, bo nie wiem do kogo innego. Stać. Popełniłeś kilka zbrodni. Co ty pierdzielisz? Przecież zapłaciłam przed chwilą. Chcę porozmawiać z Karadorem. Należy do wolnego obozu i co z tego? Zachowuj się, nie masz prawa tu wejść. Ale mam wesprzeć ekspedycję na bagno. Dobrze, w takim razie tam idź. Worin kazał porozmawiać z Karadorem. Mam w dupie, co on powiedział. Właśnie tego się obawiałem. Co? Coś ci powiem, klasztor przyjmuje zarówno wolny obóz, jak i miasto. Jest wdzięczny za każde wsparcie. A może mam to wszystko mówić z magami, twoim kapitanem? Z pewnością ucieszą się, jeśli w imieniu klasztoru ustalicie sobie nowe zasady i naruszycie strukturę polityczną. Karador będzie szczególnie wniebowzięty. O, przestań już bredzić, po prostu wejdź, a jeśli cię tam nie chcą, to nie wracaj. Dobra decyzja. Czyli mogę przejść? Możesz wejść. Dzięki, bo już się bałam, że mi przywalisz w głowę. Nice, klasztor mamy. Zaczekaj, co jest? Obserwowałem cię od jakiegoś czasu i potrzebuję twojej pomocy. Nie prowadzisz badań w wolnym obozie? Zaiste, jakiś czas temu odkryłem w świątyni kamienną tablicę orków, która wydaje się być napisana przez szamana. Opisuje proces rozkładania magicznych run na ich części składowe. Niestety brakuje mi pewnego składnika do testów w terenie. Potrzebuję do eksperymentu 4 porcji magicznego pyłu. Czy możesz mi przynieść te składniki? Rozumiem, mogę to zrobić. Dzięki wielkie, czekam na twój powrót. Gdzie mogę znaleźć magiczny pył? Na tym polega problem z całą sprawą. Błędne ogniki są niezwykle rzadkie, a także bardzo agresywne. Niewielu miało okazję spotkać je w swoim życiu, jednak jest bardzo prawdopodobnie, że niektóre z nich znajdują się w niezbadanych częściach wyspy. Będziesz musiał rozejrzeć się w tych odległych rejonach. Okej. To spoko. Ja też się chętnie tutaj przejdę, żeby zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Tu są jakieś rzeczy, które możemy sobie zebrać. I tutaj też możemy gdzieś wejść. Ja nie wiem, naprawdę czasami mam wrażenie, że płacę za nie wiem co. Czego tu szukasz? Co jest? Dlaczego jesteś tutaj na wieży? Widok musi być porywający. Widziałeś już wystarczająco, wycofaj się. Dobra. To nie będę ci przeszkadzać. Ja pierdzielę. Matko bosko, już idę. To będzie jakiś przypał, jak teraz pójdę do Karadora z nim gadać. Po tym, jak mi wywalili na zbity pysk.
Szukam opłata Karadora. Możesz mi powiedzieć, gdzie go znajdę? Z przyjemnością informuję, że twoje poszukiwania dobiegły końca. Więc to ty jesteś Karador, głowa Akademii? Właśnie tak, to ja otrzymałem tutaj największą odpowiedzialność i największy ciężar. Wybacz mi zuchwałość, ale pod pewnymi względami miałem o tobie inne wyobrażenie z tego, co słyszałem. Wydaje się prawie niemożliwe, aby zasłużyć na to miano, prawda? Ludzie opowiadają się różne rzeczy. W każdym razie na ten temat, na ten moment wszelkie formalności zostały załatwione. Nie odwiedzasz mnie bez powodu, co? Mam wspierać ekspedycję. Przysyłam niewolnic z wolnego obozu. Ekspedycję na bagno dla ścisłości. Wielkie przedsięwzięcie z jeszcze większym ryzykiem. Nie bez powodu zebraliśmy do pomocy miasto i wolny obóz. To już zdążyłem zauważyć, jednak nie znam ogólnego zarysu sytuacji. Kto jej przewodniczy, ani jaki jest jej cel. Po prostu mnie to do ciebie wysłano. Tylko tyle wiem, nawet jeśli nie jestem pewien waszej intencji. Towarzyszy ci napięcie i ciekawość na temat sytuacji. Zdrowe podejście. Poświęcę trochę czasu, aby wprowadzić cię w szczegóły. To bardzo szlachetne, ale czy magowie tacy jak ty nie mają ważniejszych rzeczy na głowie niż rozmowa? Niezwykłym jest, że takie sprawy są ustalone na podstawie znaczących osób. Moim zdaniem, jeśli nie będziemy poświęcać sobie czasu, to wkrótce nam go braknie. Święte słowa, magu. Jaka jest twoja rola w ekspedycji? Czy znasz zasady działania telekomunikacji? Nie sądzę, oświćmie. Mówiąc wprost, Magus i ja mamy m.in. możliwość komunikowania się ze sobą na duże odległości, co może być dobrym atutem na takiej wyprawie. W razie potrzeby mogę być bezpośrednim łącznikiem ze światem zewnętrznym. Oznacza to, że zaplanowałeś sprawę z wystarczającym wyprzedzeniem? Z pewnością nierzadko dyskutowaliśmy o tym, jak postępować. Próbowaliśmy tłumaczyć i interpretować mi niejasne pisma i symbole lub byliśmy aktywni w inny sposób. Niektórzy ludzie z zewnątrz nadal mogą nie być w stanie zrozumieć, dlaczego powierzyłem tę sprawę akurat im. Jestem jednak przekonany, że to właśnie oni najlepiej poradzą sobie z tą sytuacją. Podejrzewam, że pomysł eksploracji bagna nie wziął się znikąd. Co chcesz tym osiągnąć? Jaki jest cel? Trudność zrozumienia tego tematu zależna jest od wiedzy, którą posiadasz. Kto uczestniczy w ekspedycji? Miasto wsparło nas kilkoma rekrutami, przewodniczy nimi Cortez. Wolny obóz wydzielił grupę wojowników pod nadzorem Flinta. Oczywiście nie mogło zabraknąć nowicjuszy i mnichów klasztoru. Kuron, Parahor i Herbert to imiona tylko kilku z nich. Rozumiem, a kto przewodniczy temu przedsięwzięciu? Pewnie nie ty. Odgrywam całkiem dużą rolę. Jednakże na bagnie najwięcej do powiedzenia ma Mag Adrian i Conservatio Magus, które zainicjowały ekspedycję. Magus, a więc jest... Zaiste jest wyjątkowo obdarzony, to bardzo rzadkie, ale mamy ich dwóch na Asun. Czemu ja? W czym jestem taki niezastąpiony, że wybrano mnie do ekspedycji? Dlaczego obóz wysłał akurat wojowników? Wolny obóz. Pamiętaj, że Wulgar i jego sojusznicy mają przed sobą jasno postawiony cel. Miasto reprezentuje Królestwo Lalwanii i musi zachować pewnego rodzaju dominację. Wolny obóz domaga się zmian. Ich faktyczny cel nadal jest dla mnie niezrozumiały, ale przynajmniej tyle udało mi się ustalić. Cokolwiek chcą osiągnąć, nie może to współegzystować z rządami jednostki, jak to jest w przypadku księcia. Nawet jeśli ten tytuł powinien na to wskazywać. Powiedz mi o... Okej, tutaj możemy się dużo dowiedzieć o jakichś rzeczach. Ale chyba mi to... Przygotuję się do wyprawy, a potem udam na bagno. Życzcie mi szczęścia, bo będę go potrzebował. Odwaga i pewność siebie będą wszystkim, czego potrzebujesz. Tak czy siak, czy masz dla mnie jakieś inne rady? Stawiaj czoła wyzwaniom, nie narażaj się na niebezpieczeństwo i trzymaj się ludzi, przy których czujesz się bezpiecznie. Dzięki, miejmy nadzieję, że jeszcze się spotkamy. W którym kierunku jest bagno? Z klasztoru idź równolegle do dużego wąwozu. Tak, no wiemy gdzie. Zobaczmy. Okej. Dowiedziałem się od Karadora, że ekspedycja dotyczy nieznanego artefaktu, który może stanowić realne zagrożenie dla wyspy. Magus i Adrian mają go odzyskać podczas ekspedycji i dostarczyć do Akademii. Był dla mnie zaskakująco sympatyczny, czego kompletnie się nie spodziewałem. Okej, dobra. No to w takim razie spadamy stąd. Tam jest zamknięte w ogóle. Dobra. No to lecimy w takim razie.
Jeżeli chodzi o jakieś poboczne zadania, no to myślę, że w toku nam wyjdą. Na razie lecimy bezpośrednio na bagno. Kurde, no, fajnie. Fajnie, że wreszcie drugi rozdział. Odkładałam to bardzo długo, no bo właśnie chodziło o te kwestie głównie zadaniowe. Żeby po prostu zrobić jak najwięcej. Jak najlepiej. I tak dalej. Ale myślę, że jesteśmy całkiem dobrze przygotowani. Nasze posługiwanie się łukiem jest całkiem w porządku. Mamy całkiem fajny poziom, bo 15. 401 HP to też całkiem dużo, biorąc to wszystko pod uwagę, że mamy założony i amulet, i tą bransoletę, i w ogóle właśnie, że ten poziom jest taki przyjemny. Myślę, że to życie nam się tam przyda. Zdecydowanie. Dobra, już niedaleko. W sumie to tędy dołem pójdziemy, chyba lepiej będzie. A, no i fajnie, naprawdę fajnie, cieszę się. No i też mamy lepszą broń, zobaczymy, jak ona się nam sprawdzi. Zapisik. I ogarnijmy, co się tutaj dzieje. Adanos cię błogosławi, nieznajomy. Dokąd zmierzasz? Jestem od Vorina i mam zgłosić się do Flinta. Przewodzi wojownikami w tej ekspedycji. Możesz przejść. A, jeśli będziesz potrzebował zapasu, możesz pogadać z Herbertem lub ze mną. Idź z Adanosem. Okej, okay, a ty co sprzedajesz? Okej. Okay. Ma sprint. Wezmę sobie jeden, bo to się może przydać. Ma też miksturki w razie czego. Rdeścik na wejściu. A oto i bagno, bardzo wilgotne i ciepłe miejsce. Więc tu magowie chcą znaleźć ten artefakt? Zapowiada się ciekawie. Niezły obóz, jestem pod wrażeniem, że udało mi się go zbudować. No cóż, pozostało mi się rozejrzeć i popytać tutejszych. Jasna sprawa. Na pewno też jakieś zadania poboczne się pojawią. Okej, okay, dzień dobry. Okej, okay, jest parachor tutaj. Widzę, że ma fajne... Ma deszcz ognia, zabieramy. O, zobaczmy jakieś inne rzeczy. Nie ma telekinezy, niestety, ale deszcz ognia się może przydać. Eliksir many. No i super, zeszliśmy sobie dalej. Kogo my tu mamy? Hej, ty! Dowiedziałeś się czegoś o pierścieniu? W zasadzie to dokonałem odkrycia. Stworzono go tu, na bagnie. Odkąd dotarliśmy, z pierścienia zdaje się wydzielać dziwna aura. Muszę to jednak dokładniej zbadać. Opowiedz mi o ekspedycji. Nie ma o czym. Sami zostaliśmy tu wysłani, aby rozeznać się w terenie. Co mogę zrobić? Jestem o krok od rozwikłania tajemnicy pierścienia. Zgodnie z zapiskami, gdzieś w okolicy musi być ołtarz. Z dawnych czasach odprawiano na nim orkowe rytuały, które miały na celu przekazanie ich wojownikom czegoś tam. Dlaczego w takim razie to na bagnie? Nie mogli tego robić gdziekolwiek indziej? Potężna magia krąży nad tym miejscem, innego wytłumaczenia nie widzę. A przynajmniej tak się tłumaczy istnienie tej cywilizacji. Jak ci w tym pomóc? Znajdź ołtarz, więcej nie oczekuję. Uważaj jednak na grasujące potwory. Jak może wyglądać ołtarz? Gdybym wiedział, to na pewno dałbym ci o tym znać. Być może to będzie w stanie ci pomóc. Orkowie składali ofiary przy tego typu ołtarzach. Powinieneś rozejrzeć się za obrobionymi kamieniami i kolumnami. Innej możliwości nie widzę.
Okej, okay, kolejny jakiś kwestik będziemy mieli. Bajecznie. Dobra, pozbieramy sobie stąd rzeczy, żeby nie przeszkadzały. Pewnego razu będę na pewno czuła przesyt przedmiotów. To ty odpowiadasz za zaopatrzenie? Można tak powiedzieć, było sporo rzeczy, co do których nasza trójka nie zawsze się zgadzała. Ale kto powinien być odpowiedzialny za racje żywnościowe lub wszystkie inne pierdoły? I jak ci z tym jest? Przynajmniej szukanie niezbędnego sprzętu, a następnie sprowadzenie go tu jest już za mną. Ale gdy problem zostaje rozwiązany, natychmiast pojawiają się dwa inne. Kiedy wszystko w końcu dostarczono na bagno i platformy były gotowe, pomyślałem, że większość problemów jest rozwiązana. Ale nie, w obozie zawsze jest coś nowego. Stół roniczny został uszkodzony, jedzenie jest pozbawione smaku, miejsce do spania jest zbyt twarde i tak dalej, i tak dalej. Już nie mogę się doczekać, kiedy to się skończy i znów będę mógł poświęcić się naszemu ogrodowi i roślinom. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle sobie radzisz. Coś jeszcze? Zapytam, czy mogę dostać sprzęt? Posiłki są na dole lady. Możesz kupić u mnie różne towary lub znajdziesz coś dla siebie. Pokaż, co masz. Okej, no masz szczaw królewski. Zabieram go. Mogę ci jakoś pomóc? To zależy, udasz się na bagno? Myślę, że tak. Dobrze, rozejrzyj się za bagiennym zielem. Rzadko je można spotkać na Asun. Uprawa w klasztorze nie należy do łatwych. Jest naprawdę cenną rośliną, która uspokaja umysł. Także załatw mi najlepiej 2 tuziny tego ziela. Oczywiście nie za darmo. Co robią pozostali magowie na ekspedycji? Castor znalazł tu na bagnie kryształy. To chyba jasne, że nie odciągniemy go od nich. Kuromowi pozwolono naprawić runiczną tablicę, która uległa uszkodzeniu w trakcie drogi. Magusowi i Adrianowi zależy głównie na znalezieniu obiektu pożądania, jeśli można to tak nazwać. Cóż, na koniec dodałbym, że to głównie oni przyczynili się do tego, że w obozie nic się nie popsuło. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, no to wydaje mi się, że chyba zakończymy w tym miejscu. Zaczyna się robić ciemno, więc chodźmy w Kimę. No i w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać tutaj z innymi osobami, z Cortezem, z Flintem. Zobaczymy, jak oni się tutaj mają do tej ekspedycji. I miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem i ja już dzięki Wam dzisiaj serdecznie dziękuję i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!